od samego początku pełniła ona funkcję typowo muzealną. Dzisiaj mamy tu Muzeum Sportu Turystyki w Karpatach. Większość eksponatów, które Państwo zobaczą w środku, pochodzą z naszych regionów. Tak wyglądały zabudowania na Śnieżce przed rokiem 1968. W tym największym drewnianym budynku było schronisko. Na parterze restauracja, piętro wyżej pomieszczenia, sypialnia. W 14-metrowej wieży było obserwatorium. Przed nami baszta wraz z kaplowaniem z 14 wieku. Grubość murów podstawy sięga nawet 4 metrów. Wieża obronna zwieńczona bramkami, za którymi dawniej chowali się obrońcy. Dawniej w tej wieży był lobby głodowej spichlerz, a obecnie jest ona wyremontowana. Można na nią wejść i podziwiać piękną panoramę okolic. Jak głosi legenda, właściciel zaprosił 4 architektów z 4 różnych stron świata i poprosił, aby każdy z nich wybudował po jednym skrzydle obiegającym ten największy wieczny. Dlatego też, jak Państwo się przyjrzą, to zauważą, że każdy skrzydeł od siebie nieco różni, łączy w sobie różne style architektoniczne. Dotarliśmy do Gerlitz. Gerlitz, miasto handlowe, gdzie w XIV wieku wybudowano ratusz. Przed wejściem przy portalu renesansowym widzimy postać Justycji, bogini sprawiedliwości. Najwyższym elementem budowli jest wieża, wieża widokowa, na której zostały umieszczone 2 mechaniczne zegary. Super, że będziemy robić co chcemy. Się w Krzeszowie przed nami bazylika mniejsza, wybudowana w XVIII wieku w stylu barokowym. Potężna konstrukcja ponad 70 metrów wysokości. Bazylika dokładnie 73 metry razem z aniołkami na samym szczycie. No i żebyśmy mogli sobie lepiej wyobrazić, zobrazować wielkość rzeczywistości tej bazyliki, nasi modelarze w tej samej tradycyjnej skali, czyli 1 do 25, wykonali również miniaturkę człowieka. I na przykładzie tego pana bardzo fajnie widać właśnie ogrom całej bazyliki, całej konstrukcji. Sokołowsko jest również najmniejszym uzdrowiskiem w naszych polskich górach. Powstało przede wszystkim dzięki doktorowi Brechmerowi, który jako pierwszy odkrył pozytywny wpływ tutejszego klimatu na osoby cierpiące na gruźlicę. Cerkiew wybudowana została w 1901 roku dla licznie przybywających z Europy Wschodniej kuracjuszy. W 1997 z kolei została gruntownie wyremontowana. Na dzień dzisiejszy prezentuje się właśnie tak, jak nasza miniaturka ją przedstawia, czyli jest w świetnym stanie, prawie idealnym. Wojanów wybudowany został w XVI wieku, natomiast w wieku XIX nabył go sam król pruski Fryderyk Wilhelm, który z kolei podarował go swojej córce Luizie jako prezent ślubny. Po II wojnie światowej pałac został zniszczony, splądrowany, zgrabowany. Niedługo później wykupiła go prywatna spółka włoska, która chciała wyremontować pałac. Zaczęła już nawet prace zabezpieczające, no a niestety pechy chciał, że w jedną z 4 wież uderzył piorun, wybuchł pożar i strawił większą część konstrukcji. Na dzień dzisiejszy pałac wyremontowany ponownie, już tym razem przez naszą polską spółkę. No w świetnym stanie się prezentuje, możemy zobaczyć to nieco niżej. Pałac Spiszy wybudowany został na zgliszczach starej 14-wiecznej wieży rycerskiej. Takim najbardziej słynnym, znanym właścicielem tej rezydencji była hrabina Maria von Lodron, która całe swoje życie poświęciła na poszukiwanie kamienia filozoficznego oraz eliksiru młodości. No jak głosi legenda, poszukiwania te zakończyły się sukcesem, ponieważ po dzień dzisiejszy nie odnaleziono grobu hrabiny. Podążając na Śnieżkę, na pewno natrafimy na 2 schroniska. Strzecha akademicka, nieco niżej samotnia. Schroniska początkowo pełniły funkcję zwykłych chat. Chaty pasterskiej oraz chaty stróża, których w pobliskim stadzie mniejszym pilnował drogocennej hodowli pstrągów. Kiedy na Śnieżce wybudowano kapliczkę świętego Wawrzyńca, ruch turystyczny wzmógł się na tyle, że zaczęto udzielać tutaj po prostu noclegów. No i tak dzieje się po dzień dzisiejszy. Na wysokości 1602 metrów nad poziomem morza, jak widzimy, nasza polska część Śnieżki obecnie składa się z 2 konstrukcji, czyli obserwatorium meteorologiczne w kształcie tych słynnych płaskich 3 talerzy oraz tuż obok kapliczka świętego Wawrzyńca, najstarszy element Śnieżki, który jako jedyny do dnia dzisiejszego zachował się w niezmienionej formie. Raz w roku, dokładnie 10 sierpnia, kaplica jest otwierana i w pełni udostępniona turystom. Odbywa się w nim msza święta w intencji ludzi poległych w górach, głównie w górach naszych Karkonoszy. Został niezdobyty do dnia dzisiejszego. Nie zdobyła go nigdy żadna armia, żaden rycerz, natomiast po prostu zdobyła go natura. Podobnie jak w przypadku pałacu w Wojanowie, w XVI wieku w wieżę zamku uderzył piorun, wybuch pożar, no i strawił całą konstrukcję, czyli ta sama historia. Na dzień dzisiejszy ruina, jak widzimy, często na Zamku Chojnik odbywają się różne walki, turnieje, pokazy rycerskie, więc mimo swojego obecnego stanu na pewno warto również zdobyć go i zobaczyć od wewnątrz. No i
my ponownie znajdujemy się w górach, jak wspomniałem, troszeczkę mniejszych niż nasza Śnieżka, a na pewno równie uroczych górach Sokoli. Mamy dwa szczyty tej góry, natomiast przed nami schronisko Szwajcarka. Szwajcarka wybudowana została w 1932 roku przez księcia pruskiego na wzór prawdziwych szwajcarskich chat myśliwskich. Stąd oczywiście nazwa tego obiektu, no tylko się domyśli Szwajcarka. Cechami szczególnymi schroniska jest balkon, który opasa nam całą konstrukcję dookoła, całą chatę, szeroki dach oraz kamienie, w rzeczywistości głazy, które zalegały na tym dachu. Po co te głazy? Miały one za zadanie dociążyć nam delikatne dachy, bowiem silne górskie wiatry no bez problemu mogłyby go porwać. I w pełni bajkowy pałac, można by powiedzieć. Czy z bajki Disneya, czy Harry'ego Pottera, czyli pałac w Bobrowcu. Pałac Bobrów, swoją historią sięga wieku XV. Wybudowany został w stylu eklektycznym, tak zwanym stylu mieszanym. My możemy tutaj zauważyć czerwoną, holenderską cegówkę, klasyczne francuskie wieże, cebulaste kopuły niczym z rosyjskiego pałacu, czy też z przodu nieco niżej kamienną ścianę niczym ze średniowiecznym. Niegdyś była to posiadłość rodziny von Decker, która była w posiadaniu również młynu papierniczego w Dusznikach, którzy za tym Czocha, za którego sobie zwiedzimy, oraz pałacu w Dąbrowicy. Zamek Czocha wybudowany został w XIII wieku na polecenie Wacława II, króla Czech. Przede wszystkim chronić granic pomiędzy Bochemią a naszym Dolnym Śląskiem. Zachował się w świetnym stanie, około 80% oryginalnego umeblowania możemy na dzień dzisiejszy w środku znaleźć. Przez to zamek cieszy się ciągłym zainteresowaniem reżyserów. Zagrał już bowiem w 7 produkcjach filmowych, m.in. Tajemnice Twierdzy Szyfrów, Gdzie jest generał, czy też Głód Góry. Drodzy Państwo, my znajdujemy się tym razem w Karpaczu. Przed nami świątynia Wang. Kościół wybudowany został na przełomie XII-XIII wieku. Tak naprawdę w Norwegii przez potomków samych wikingów. Stąd zastosowany tutaj styl nordycki, który możemy rozpoznać po tych takich dziwolągach, że tak powiem, przy dachu. Są to drewniane głowy smoków, które według wierzeń samych wikingów miały odstraszać złe duchy. Pochodziły one z prawdziwych statków wikingowskich, podobnie zresztą jak dwa maszty z przodu przy drzwiach wejściowych. W 1841 roku kościół został sprzedany królowi pruskiemu, Fryderykowi Wilhelmowi oczywiście. Początkowo miał trafić do Berlina, no ostatecznie wylądował u nas w Karpaczu. Pałac rodziny von Magnus. A rodzina von Magnus słynęła przede wszystkim ze swojej gościnności. No i co ich założenie miała przedstawiać sama ich rezydencja? Mianowicie pałac ma kształtu rozłożonych ramion władcy właściciela tego hrabiego, który w lewej ręce trzyma kieliszek, natomiast w prawej butelkę z alkoholem zginęli. Tymi ramionami zagarnia, zaprasza wszystkich gości do odwiedzi. Pałac potężny, ponad 100 metrów długości, 200 okien, 28 komin. Początkowo pałac prezentował się nieco skromniej niż przedstawia go nasza miniaturka. Mianowicie stała tylko część w kształcie podkowy, w kształcie litery C. W latach późniejszych władca dobudował wielokątną wieżę oraz nietypową salę balową. Dlaczego mówię nietypową? Bo ma ona kształt statku parowca. Mianowicie widzimy tutaj płaski dach, co miał stanowić pokład, dwa kominy, dwa koła napędowe jako wejścia po obu stronach oraz mostek kapitański jako balkon. Na miejscu dawnej sali balowej obecnie znajduje się sala gimnastyczna, bowiem obiekt ten w całości jest szkołą podstawową. Każdy dostał zadanie zaprojektowania oraz wykonania takiej jednej czy też głównej kamienicy. Jak widzimy, wszyscy modlarze zdali się też celująco, no i większość współpracuje z nami choć dzisiaj. Z tą miniaturką wiąże się również ciekawa historia powstania naszego logo. Zapraszam troszeczkę wyżej, konkretnie z bramą wojewódzką.